parkour jest sztuką przemieszczania się, polegającą z wyznaczenia sobie przez siebie chcianej trasy z punktu A do punktu B w jak najszybszym, jak najefektywniejszym czasie. To jest bieg z przeszkodami. Każdy z nas raczej szukał tutaj czegoś dla siebie i raczej nie była to piłka nożna, nie była to siatkówka i jakoś w 2005 roku parkour właściwie stał się modny w Polsce, było takie boom, wszyscy się tym zachwycali. No i właściwie tak zostaliśmy i mamy już za sobą jakieś 4 do 5 lat treningu. Powstaliśmy jakiś rok temu. Nazwaliśmy się Livremente. Z hiszpańskiego to znaczy wolność umysłu. Postaramy się być wolni w tym, co robimy, żeby pokonywać te przeszkody jak najlepiej. Staramy się ulepszać to wszystko. Ogólnie teraz cała ekipa jest z osiedla Witosa. Ja tylko się jakoś tam wyrwałem z innego osiedla. Ale tak postanowiliśmy, że skoro trenujemy razem, no to czemu by nie założyć właśnie jakiejś grupy o konkretnej nazwie? Dla osoby, która chciałaby zacząć trenować, na pewno przydałoby się jakieś długie rozciąganie, żeby nie uszkodzić stawów i nie naciągnąć mięśni, bo to jest w tym najważniejsze. No i właściwie nie zaczynać od zbyt trudnych rzeczy, bo wszystko robi się stopniowo. To już chyba wiemy wszyscy, bo nikt nie skacze od razu z dużych wysokości i nikt nie robi od razu jakichś tam różnych kombinacji. Każdy zaczyna na przykład od jednego murka i tam szkoli wszystkie swoje umiejętności i potem z czasem tak wszystko idzie powolutku i nagle stwierdza, doszedłem do poziomu, pójdę sobie gdzieś dalej i nagle zaczyna biegnąć, wychodzi mu to coraz lepiej, no i po prostu jego umiejętności się podnoszą i jest już coraz lepszy. I najważniejsze jest to, żeby nie skakać samemu, tylko mieć zawsze jakąś bratnią duszę, która powie, co robi się źle, dopomoże, powiedzieć jak na przykład zrobić, żeby wyszło lepiej, mniej zużyć przy tym siły. Można na przykład znaleźć jeden murek i to już kwestia wyobraźni, co można na nim zrobić. Przełamywać po prostu swoje lęki. Jak się raz przełamie, to już potem można robić wszystko. Dosłownie wszystko. Ludzie to często tak się na nas patrzą, starsze osoby mogą pomyśleć, co za idioci, co oni robią. W ogóle w naszych czasach tego nie było. Dla nas, współczesnych ludzi, młodzieży, no to jest takie dosyć normalne, ale jak skaczemy, to zbieramy takie tłumy wokół siebie i patrzę na nas, oglądają. Jeśli chodzi o służby porządkowe, to na początku były problemy. Była raz jakieś 3-4 lata taka sytuacja, że mieliśmy zlot właśnie tutaj w Katowicach i no zebrało się jakieś 50 osób. Zebraliśmy się na takim przedszkolu i w pewnym momencie po prostu wbiła grupa antyterrorystyczna policji, bo stwierdzili, że jesteśmy jakąś grupą pseudokibiców czy czegoś takiego. Jak się okazało, potem w tym samym dniu był mecz i myśleli, że właśnie zbieramy się na ten mecz. No, ale sytuacja była na tyle śmieszna, że złapali tylko kilka osób, reszta zdążyła uciec. Staramy się poświęcać ten czas jakoś tak w miarę, żeby regularnie trenować. W czasie zimy niektórzy z nas uczęszczali na salkę, żeby jakoś trzymać formę, ulepszać się dalej, żeby nie było zastoju w tych treningach, a niektórzy po prostu starali się jakieś rozciągania, ćwiczenia robić w domu. No teraz zrobiło się znowu ciepło, to w miarę możliwości staramy się trenować codziennie, żeby te mięśnie nie były za bardzo zastane, ale też robimy jakiś odpoczynek, żeby też się nie przetrenować. Naszymi planami właściwie oczywiście jest dalszy rozwój fizyczny i także i psychiczny, ponieważ parkour bardzo dobrze wpływa na życiowe właściwie decyzje, łatwiej nam się je wtedy podejmuje. W przykładzie może zaczynając treningi, pokonujemy powiedzmy jedną barierkę i ta barierka jest łatwa dla nas do pokonania. Potem przenosimy się na kolejne barierki, kolejne i one są coraz ciężej się przełamać do pewnego skoku. No i właściwie to trochę przekłada się na życie, ponieważ jesteśmy coraz starsi, no i musimy podejmować coraz cięższe treningi i mi się wydaje, że mi to łatwiej przychodzi. Parkour bywa czasem niebezpieczny, to zależy jakie kombinacje chcemy wykonać. Nie ukrywam, mieliśmy kontuzje, teraz jeszcze niektórzy z nimi walczą. To zależy też co robiliśmy. No ale gdy podchodzi się do tego z głową, z wyobraźnią i stara się na siebie uważać, to da się tego uniknąć.